Okej. No to ja chciałabym powitać wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu właśnie z regionalistami, tych zarówno regionalistów, jak i osoby, które będą oglądały to nagranie. Spotkaliśmy się tutaj w ramach projektu Okno na Teatr, z tego spotkania będziemy czerpać inspirację do warsztatu, który zaczął się 19 lipca, czyli w momencie od tego nagrywania za tydzień. Chciałabym też również poinformować o tym, że cały projekt Okno na Teatr dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencja 2021. No i bardzo miło, że się tutaj spotkaliśmy, więc może przejdziemy do pierwszego pytania, którym jest, jaka jest z Państwa punktu widzenia najważniejsza, najciekawsza tradycja związana z Krasnym Stawem? Czy Krasny Staw w ogóle jako miasto ma jakieś tradycje? Od tego chciałabym zacząć. Fajnie, ty starszy jesteś. Ty mów. Oni wiedzą najwięcej, bo są z muzeum, tutaj pracują. A nie siedzą. Ja mieszkam w tym mieście już prawie 50 lat. Cóż powiedzieć, piękne miasteczko, może w ostatnich latach trochę zaniedbywane pod względem turystyki, jakichś takich inwestycji, ale sięgając bardzo głęboko, to 800 lat ostatnio pojawiła się taka cyfra, że pierwsze wzmianki o Krasnystawie to 1200 chyba pierwszy rok, jak się nie mylę. 21. Tak? 21. Tak. 21. 21 właśnie. Za swojego życia ja po Krasnystawie sobie chodziłem, odnajdywałem pewne rzeczy, których już nie ma. Przykładem jak będzie, który tylko został w historii zapisany, Zamek Krasnostawski i boleję nad tym, że w tym zaułku nadrzecznym, nieopodal amfiteatru, trudno jest włodarzom miasta zrobić tablicę, planszę wielką z ryciną tego zamku, żeby ludzie, którzy odwiedzają Krasnystaw, mogli zobaczyć, jak to wyglądało, jak ten zamek wyglądał. Żaden to koszt jest. To jest kilkaset dosłownie złotych i można taką rzecz zrobić. Były bramy chełmska, lubelska i krakowska. Nie ma żadnych informacji. W miasteczkach okalających Lubelszczyznę, które tu na Lubelszczyźnie są, są takie informacje. U nas to tylko jest zapisane w książkach. Ale nie ma takich tabliczek. Tu była brama lubelska, można by fantazję otworzyć, jak ta brama wyglądała. I od tego powinniśmy zacząć jako regionaliści. Bo to jest bardzo ważne. Ważne dla nas, dla młodzieży, również dla turystów. Ja teraz idąc tutaj, jadąc rowerem, spotkałem turystów z Sosnowca. I pytają mnie się, wie pan, co tu ciekawego jest? Ja mówię, Kościół Świętego Franciszka, tu kiedyś był zamek, ale gdzie, w którym miejscu żadnego znaku nie ma. No i właśnie, ja to sobie właśnie przypomniałem. Były kiedyś fosy. Bardzo informacje są książkowe, ale wizualnych informacji tych nie ma. Nie ma ryci. Ba, kiedyś tutaj, o czym powie dr Leszek Janeczek, ludzie światowi nas to odwiedzali. I też tylko jest to zapisane, ale żadnych tabliczek nie ma. Przepiękny wiersz napisał w Krasnystawie Józef Czechowicz. I gdy szedł na wojnę w 1920 roku w zamku w dworku starościńskim nocował. Ja to opisałem w Lublinie, w tym dwumiesięczniku lubelskim, ale żadnej informacji nie ma. Jakby kawałek takiego wiersza zamieścić na tym frontonie, na murze gdzieś, i informacje, że to Czechowicz był. Najbardziej znana postać Lubelszczyzny Czechowicz, nie oszukujmy się. To tylko tyle na wstępie ode mnie. No tak, Krasnystaw jako miasto ma bardzo duże podłoże historyczne, tylko o tej historii ma bardzo mało osób, dlatego też my na projektach Okna Teatr, to już jest trzeci projekt, jeśli się nie mylę, z którym właśnie współpracujemy z Muzeum Regionalnym w Krasnystawie. Na początku
2018 roku robiliśmy spektakl oparty na historii Leonida Gawryłowa. W ubiegłym roku robiliśmy na podstawie Józefa Mikowa, Adama Posowskiego. I w tym roku znowu właśnie szukamy inspiracji w tym mieście, bo to jest bardzo duży materiał, prawda? Przepiękny. I okolica również. Czego przykładem jest Zamek Krupen, wieża Ariańska, u której tak przepięknie doktorat obronił. Tutaj siedzący już świeży pan doktor. I brawo dla niego za to, że... Bo być może to będzie początkiem, że tam będą ludzie kierowali się, odwiedzając Krasnoludka tej okolicy. To jest najstarsza wieża w Polsce i najwyższa. Zaniedbane to jest totalnie. Tak jak też pan wspomniał o tym zaułku nadrzecznym, który moim zdaniem jest pięknym miejscem, w którym mogłoby się dziać naprawdę wiele rzeczy. Właśnie szukając jakiejś inspiracji, słyszałam, że w ogóle kiedyś Wieprz był takim sercem miasta, że tam po prostu podobno był port rzeczny. Jeśli państwo coś o tym wiedzą, to może na pewno. I nieszczęśliwy amfiteatr Pleszyński, który wymyślił chmielarstwo krasnostackie, propagował. I ten amfiteatr w 1995 roku na sesji Rady Miasta z taką petycją wystąpiłem, żeby amfiteatr nazywał się imienia Pleszyńskiego. No i co? I nic. Uchwała nie została wykonana, amfiteatru nie ma. Dom Kultury przekazał to dla miasta. Miasto to, przepraszam Panie, ale olewa. I to trzeba głośno powiedzieć. Jeszcze jedno, na takim czymś to powinien być właśnie burmistrz, chce siedzieć i słuchać tych rzeczy. Słuchać i sobie w głowę, że może obejrzy nagranie. Tak. Słucham? Może obejrzy nagranie. To bardzo dobrze. Dokładnie, bo o tą historię trzeba dbać tak samo jak o miasto, mimo wszystko. Żeby ściągać tutaj jak najwięcej ludzi i zatrzymywać ich, żeby nie wyjeżdżali. Okej, no to wrócimy może do tego portu. Czy coś więcej o tym porcie, który był podobno w Krasnym Stawie? Proszę Panią, do niedawna jeszcze była droga prokopowana do tego portu. Ulica Kilińskiego w Krasnostawie. Zasypana żużlem i nie ma tego. Ja nie wiem, kto pozwolił na taką rzecz. Były kocie łby i ta droga, uliczka, prowadziła właśnie do tego portu. Nie ma. Na naszych oczach niknął w Krasnostawie. Apteka Szcześniewskich. Jedna z najstarszych aptek w regionie w naszym. Bank jest. Po prostu jest bank. Tak jest życie. Zawsze teraz ten bomba. To może jeszcze coś o tym, bo też słyszałam, że podobno właśnie przy Wieprzu kiedyś były wykwy. Podobno gdzieś tam... Pani właśnie mówi, bo... Że podobno przy Wieprzu kiedyś były mykwy. U nas w Krasnym Stawie. Czy nie? To ja powiem, jak się zastanawiasz. Ja jeszcze nie pamiętam. Ja jeszcze nie pamiętam. Tak nie może być. Mykwy były dwie. Jedna to była łaźnia. Jak się idzie, jak na zaułku nadrzecznym jest fragment muru tego muru fundamentowego, ta bariera. To łaźnia dokładnie była w tym miejscu. A druga mykwa jeszcze istnieje. Ona jest na ulicy Partyzantów. Tak jak jest odnowiony dom. I ta mykwa została przez miasto w latach około 2000 zwrócona gminie żydowskiej Warszawy. Były dwa obiekty zwrócone, właśnie synagoga i ta mykwa. Nie wiem, czy ta mykwa właśnie dla partyzantów, czy ona nie była tylko dla kobiet, a tamta była dla mężczyzn. Jeżeli chodzi jeszcze o port, port w Krasnostawie z całą pewnością był. Był to port do spławu zboża, ale ten port nieco później został przeniesiony do Stężycy. Tutaj, Panie Konradzie, rozmawiałem z tym, który te przywileje królewskie chce wydać i o tym dyskutowaliśmy. I on potwierdził, że port był w Krasnostawie, a później przeniesiony do Stężycy. Natomiast no to zboże to dosyć dawno już przestało być spławiane wieprzem. Natomiast jeszcze w XX wieku było spławiane drewno i zarówno z Krasnego Stawu, jak również z Tarnogóry, tam gdzie stoi tak zwany młyn rekord amerykański i tam jest miejsce, z którego właśnie spuszczano te pnie drzew do wieprza. Pytała Pani o tradycję.
jakieś, które są starskie. Ja bym odpowiedział na to pytanie tak, może się mylę, ale taka jest moja na ten temat wiedza, że Krasnystaw jako taki, jeżeli sięgnęlibyśmy kilka stuleci wstecz, to żadnej tradycji nie ma. Bo te tradycje, które były, no to są takie tradycje ogólnopolskie, czy związane z naszą polską tradycją, jak na przykład jakieś tam kolędnicy z Turoniem i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że tradycje trzeba by było tworzyć, żeby miasto nabierało swoistego kolorytu i swoistego charakteru. I myślę, że póki co taką tradycją to są chmielaki, które zostały wymyślone. Natomiast kiedyś padłem na taki pomysł i dyskutowałem z pracownikami muzeum w Zamościu i nawet jedna z pracownic powiedziała, a żebyśmy na to nie wpadli, żeby taką tradycję zrobić. Biorę to jakby przez porównanie z pewnymi obrzędami, jak na przykład wesele landshuckie w Bawarii, gdzie tam polska księżniczka wyszła za tego księcia Wittelsbacha, zdaje się, i oni od roku chyba 1475 to wesele landshuckie odchodzą, landshut. U nas czegoś takiego nie ma, ale to, co mi ta powiedziała, że mi pozazdrościła tego pomysłu ta pani z Muzeum w Zamościu, to dotyczyłoby uwięzienia księcia Maksymiliana. I tutaj można by było zrobić, książę Maksymilian siedział w zamku w Krasnystawie półtora roku. I Zamojski na przykład, kiedy był koniec karnawału, zabierał go stąd i wyjeżdżał do Zamościa. I ja powiedziałem, że można zrobić coś takiego z Zamościem, że wyjazd księcia Maksymiliana, arcyksięcia Maksymiliana z Krasnego Stawu do Zamościa, czy tam przyjazd jego. Oczywiście to by było raptem 300 metrów, prawda? Ale można na przykład wokół osoby uwięzienia tego Habsburga zrobić tutaj jakąś tradycję. Inną rzeczą mogłoby być to, że spotkał się tutaj z królem Zygmuntem III Wazą. Zygmunt III Waza tutaj przyjechał, to było chyba w maju, a uwięziony był w styczniu i z całym dworem tutaj licznym i Maksymilian siedział na wieży, nie chciał zejść do tego króla. Król się porwał biec, powiedzieli mu, nie uchodzi królu, do więźnia iść. No i tam gdzieś w ramach dyplomacji spotkali się na schodach, ale prawdopodobnie Zygmunt III Waza chciał się zrzec korony, żeby on tą koronę polską wziął. I to właśnie miało miejsce w Krasnystawie, więc ja tylko podaję takie przykłady, że na tej bazie można by było wymyśleć, no bo musimy mieć tworzywo historyczne, prawda? I tak jak zresztą pani tu zauważyła, że te pokłady różnych historii są liczne, ale one są kompletnie niewykorzystane. Tak jak powiedzmy do tego, co mój przyjaciel Henryk mówił, przecież wiersz Czechowicza, miasto jakunkowe, dobranoc, gdybyśmy go wydrukowali, tak jak w Lublinie są, tutaj kamienica księcia marszałka Piłsudskiego zaczyna ulica i tam jest taka duża przestrzeń, gdybyśmy to wypisali, wiecie, ciekawe by było, jak ci ludzie idący do kościoła, jak oni wydrukowali na ten wiersz. Na przykład na poczcie, w tym budynku, gdzie jest poczta, mówiłem, to wiceburmistrz bywszy Kaczmarek słyszał, to pan Wojciech, ale nic z tym nie zrobiono, że w 1939 roku nocował tutaj Julian Tuwim z małżonką i Antoni Słonimski, z małżonką jeszcze taki Grydzewski, który wiadomości teraz był redaktorem naczelnym. No i tutaj nocowali dwie noce. Czy nie byłoby fajne zamieścić taką tablicę przy poczcie, że w tym budynku, wiadomo w których dniach, oni nocowali, jechali na Rumunię w 1939 roku, między 7 a 9. Z takich drobnych tradycji tablic dopiero możemy nabudować jakąś historyczną, czy to, co Henio mówił o tym zamku. Ja taką miałbym myśl, żeby w parku postawić taką, nie makietę, ale planszę, że tak ten zamek wyglądał. Mało tego planszy, napisać jego historię, kto tam był więziony. Wiecie, jeżeli takich rzeczy nie ma, to mamy taką sytuację, jak dzisiaj Henryk przedstawił. Przyjeżdżają, co tu jest ciekawego? Bo wielu uważa, którzy rządzą, że wymalować pięknie ściany to już wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Do tego potrzebna jest opowieść. Opowieść jest tutaj duszą, osnową. To dopiero zainteresowuje. Natomiast wydaje mi się, że dużo jest tych różnych opowieści, które w ogóle nie są jakby wykorzystane. Także chwała Wam, że Wy takie rzeczy robicie, że takie macie pomysły i że ktoś zaczyna w ten sposób myśleć o Krasnystawie, że ja, tak to można zrobić. Ja powiedz o Kacprze Niesieckim.
który Herbarz tutaj pisał. No to wiecie, no to takich historii no jest dużo, ale okaz przeniesienia no, tutaj mieszkał, tu jadał, na pewno w tej sali pochowany jest w kościele, mieszkał tutaj prawie 20 lat i tutaj wydał tą koronę polską, czyli to największe to dzieło heraldyczne, ale i co innego jest ciekawe z Kacprem Niesieckim, że okoliczna szlachta niezadowolona z wywodów jego genealogicznych co do swoich rodów, kiedyś przyjechała tutaj na dziedziniec i wybiła szyby w kolegium i chłop się przejął i umarł niedługo. Także to, takich historii, wiecie, to różnych, dużo różnych jest. Sam Czechowicz, on bywał w Krasnostawie i nie tylko w 20 roku, kiedy był w wojsku, ale on przyjeżdżał później. Ja rozmawiałem jeszcze z takimi osobami, które to widziały, które znały, jeszcze mówiły mi, z kim spacerował. Przyjeżdżał tutaj do Konrada Bielskiego, adwokata i literata. Na przykład sama cukiernia Ratajskiego, która tutaj na rogu się mieściła, na tyle była znana, że w Lublinie się snobowano, że co będziemy robić, którzy wyższe towarzystwo, to jest w pewnej książce napisane, o Kazimierzu, o Krasnostawie, więc snobowano się w ten sposób, że ludzie z towarzystwa, no oczywiście mający też samochody, przed wojną przyjeżdżali do Ratajskiego do cukierni w niedzielę. I ta cukiernia no, była czymś znanym, obaj i właściciel w 40 roku zmarł, a jego syn zginął w Katyniu właściwie w tym samym miesiącu, w tym samym roku. Ale to też, tak jak Państwo mówią, że nie tylko osoby z zewnątrz, ale mam wrażenie, że osoby też z Krasnego Stawu nie znają. Wie Pani co, to jest oczywiste, to jest smutne, ale co innego jest smutne. Że to nie jest nikomu potrzebne, wie Pan. To nie jest nikomu potrzebne, tym nikt nie jest zainteresowany praktycznie, wie Pan. To jest smutne. Myślę, że to jest na tyle ciekawe i warto pokazania, że trzeba zdecydowanie propagować i coś z tym robić. I tak samo mamy bardzo dużo, no nie tylko Rzmów Czechowicza, który był w Krasnym Stawie na wysokości. Janusz Kusociński przyjeżdżał na przykład przed wojną. Kłobodowski to może mniej znany. Jest dużo osób, które są stąd i piszą tak, coś, tworzą. Tak. No tak samo jak właśnie Nikodem Kusowski. Przecież on tak samo pisał jego talent o Krybu Jarczuk. Więc no to jest duże, duży potencjał. Wie Pani, wydaje mi się, moim zdaniem tutaj w Krasnostawie jest ogromne miejsce na, nazwijmy, nie wiem czy ja to zgrabnie użyję, na animację tego miejsca. Na przykład. Turyści nie przyjadą do tego stanu, który jest teraz, bo tu nie ma po co przyjeżdżać. Nie ma po co. Prawie nie ma po co. Jeżeli, no to wiecie, to piwo i kapucha tylko to jest, nie? Ale my o czym innym rozmawiamy. Na przykład, powiem tak, tu gdzie stoi poczta konna, to jest nie poczta konna, tylko tu gdzie poczta prawdziwa stoi. To jest swoiste genius loci ognia. Gdy to ubierzemy w opowieść, to wygląda to następująco. W 1811 roku Krasnostaw się spalił. Wiadomo, że pożar zaczął się od takiego powróżnika Józefa Rejmana. Spaliło się pół miasta. Ten pożar, jego dom stał w tym miejscu, gdzie stoi dzisiaj poczta. Jego syn również miał na imię Józef. I w roku 1856 znowu wybuchł pożar. W tym samym miejscu. Tenże Józef znowu miał syna, Józefa, już trzecie pokolenie, ale ten Józef, wnuk, umarł mając 2 lata. Ale to miejsce spaliło się za 50 lat, doszczętnie, w 1914 roku. I to wypaliło się do fundamentów, cała ta pierzenia. Jest rok 1944. Te budynki obok ocalały, a to miejsce znowu się spaliło. A jeszcze w międzyczasie był mały pożar, około roku 1942, wybuchł tam na górze, na poddaszu i wiąże się z taką historią Niemca, który nazywał się Braun i był bohaterem z I wojny światowej. Miał żelazny krzyż i drewnianą nogę i pracował w starostwie niemieckim. I był tutaj gestapowiec Kurt Engels, który w Izbicy tam urzędował, oczywiście tutaj przyjeżdżał kiedyś w restauracji u Wilewskiej, to jest tam, gdzie jest urząd miasta na dole. Tenże Braun, uśtykając na nodze, podszedł do Engelsa i powiedział: Pan przynosi wstyd narodowi niemieckiemu. I uderzył go w twarz.
ponieważ Engels, chociaż gestapowiec, ponieważ ten miał żelazny krzyż na piersi, to był ktoś jak świętość, nic nie mógł zrobić. Ale za jakiś czas, a ten pan Braun mieszkał tu, gdzie poczta, i na samej górze, na samym strychu. I opowiadali mi to, którzy służyli straży pożarnej, że kiedyś wybuchł tam pożar. No i zobaczyli, że dużo jest zwęglone, zniszczone, i patrzą, że człowiek jest zwęglony. I patrzą, że on ma tylko zwęgloną jedną nogę. A drugie jakby nie ma, jak się przyjrzeli, to taka smuszka była tylko. To był właśnie pan Braun. Także to genus loci ogniste, znowu ten ogień w tym budynku. I teraz jak to można wykorzystać? Bo Jarczuk, który patrzy się na ten budynek, powinien mieć przed sobą postawione tablice, takie, których deszcz nie zmoczy, i pokazujące w 14 roku ten budynek, jak to się wypaliło, pokazujący w 44, jak się to wypaliło. I pod tym 14 rokiem napisałbym fragment wiersza bojarczukowego, który, widząc ten zniszczony krasnystaw napisał tak: teraz tędy Mars jeżdża żelazną karocą, niecąc na wsze strony ogniste ościenie. Mamy to gotowe, tylko trzeba zamknąć to w formie materialnej. Jest co oglądać, jest co widzieć, a tak tylko jakiś budynek, który wymalowany, no może on i ładny, może nieładny, nic to nie jest interesujące. Musi być opowieść. Opowieść będzie wtedy dużo ważniejsza niż ten budynek. Tu nie, tu będzie ważniejszy ten sufit, to co tu było, niż opowieść, ale tam nie. Tam nikogo to nie zainteresuje spojrzeć na budynek, że on jest tylko odmalowany ładnie, na żółto. Musi być opowieść, ona będzie ważniejsza. Ten budynek odmalowany, niech on będzie tylko pretekstem do tej opowieści. Oto tutaj to było. I tak, jak mówię, genius loci wiąże się z tym budynkiem. A jeśli do tego dodamy, że tam Tuwim ze Słoniewskim nocowali. To będzie bardzo duża promocja wtedy na pewno. I tak, i słuchajcie, to z każdym miejscem tak można zrobić. Tu w mieście dookoła. Prawie z każdym. Jeżeli weźmiemy przeciwną pierzeję, tam równoległą do Wieprza, to tylko powiem tyle, nie chcę tyle czasu zajmować, bo to wam się ten czas kończy, że Steven Spielberg chciał zrobić film o dziewczynie, która mieszkała tam w jednej z kamienic. To jest ta kamienica zielona, wyższa. Ona żyje do dzisiaj. Ma już dzisiaj 90 lat. I on chciał o niej zrobić film. Ona z tego domu pochodzi. Żydówka. I ona się nie zgodziła. Pyta się, dlaczego pani Marcia się nie zgodziła? On tylko chciał na mnie zarobić. Ale to nie o to chodzi. Jakie opowieści mogą być? My o nich nie wiemy, a Spielberg kilka tysięcy kilometrów o nich wie. I chce zrobić film. A my co? Nic. O, i każde prawie miejsce ma tam jakąś opowieść. I gdybyśmy to obudowali opowieściami, to nawet nie potrzeba specjalnych tradycji. Już to by było ciekawe. Ale nad tradycjami możemy się zastanowić. Tak jak wymyślono Chmielaki, wymyślił to pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego Partii, nazywał się Jankowski, bo to się różnym ludziom przypisuje te zasługi, a będzie w tym roku 50-lecie. To on to wymyślił. Już nie żyjący, w Lublinie zmarł, mieszkał. Tak samo my możemy śladem tych Chmielaków wymyśleć inne obrzędy, tradycje oparte na historii. I wtedy to miejsce zyska. Same piękne elewacje nic nie dadzą. Taka jest moja opinia. Zamek sam, krasnostawski. I mówiliśmy o Habsburgu, ale weźmy Władysława Jagiełło. Podobno Jagiełło nie lubił Krakowa i lubił być bliżej Litwy. Że Krasnystaw był jego jednym z ulubionych takich miejsc. On kilka takich miał. W roku 1426, w lutym, na polowaniu w Puszczy Białowieskiej, gdzie byli Habsburgowie, miały się odbyć zaręczyny jego 10-letniej córki z Habsburgiem. Było polowanie z tej okazji i Jagiełło spadł z konia, złamał nogę. 1426. I z tą złamaną nogą nie pojechał do Wilna, ale przyjechał najpierw do Lubomla, a później się kazał przywieźć do zamku w Krasnystawie. I w tym zamku w Krasnystawie się kurował. I to jest jakaś tam legenda, ale znowu to można tak obudować, że podobno chodził na południowy skraj miasta, tu gdzie ta rzeka płynie
właśnie obok nas, no i żeby nogi w łupkach wtedy były, gipsu nie było, no i że był cierpiący, kwękający i że tą część rzeki nazwano Kawęka od Władysława Jagiełły. To są wszystko takie historie, które no, muszą ujrzeć światło dzienne, muszą pokazywać już samo to, że ten Jagiełło był, że na przykład na Wólce Orłowskiej jest kawałek drogi. Ona ma około 250 metrów. Ale ta droga jest ponad 600-letnia. Ona być może niedługo przestanie istnieć. I tam pewien człowiek z tamtej miejscowości wyczytał gdzieś, że Władysław Jagiełło tamtędy jeździł na polowania. We wsi Bobrowe, przed Gorzkowem, jest takie podanie od ludzi od setek lat, że Władysław Jagiełło przyjeżdżał tam na polowanie na bobry. Te wszystkie rzeczy powinniśmy zachować, wydobyć, gdzieś zebrać. Tego jest mnóstwo. To jest jak mozaika. Tego jest bardzo dużo. Ale bez tego jesteśmy ubocy. My chcemy coś zrobić. Ja myślę, że wy intuicyjnie szukacie. Wy wiecie, że coś jest. Oczywiście nie wiecie dokładnie co, ale to jest cenne, że wy macie tę intuicję, tu cholera, musi coś być. I my to chcemy wydobyć, my to chcemy zrobić. To jest nas cenne. Że, bo my już za starzy jesteśmy, niczego nie zrobimy. My to wiemy i w nas to zostanie. Ale to jest cenne, że wy to chcecie. Wy nie wiecie, ale wy się tego dowiecie wszystkie. I wy z tego coś zrobicie. Tak, z naszą świadomością historyczną Kasimstawie bardzo źle jest. Ja 20 lat temu stanąłem przed kościołem świętego Franciszka Ksawerego i pytałem idących ludzi na mszę, przypytałem 100 osób, kto na wieżach jest. Nikt nie odpowiedział. I to jest to. Nie odpowiadali chyba. Odpowiadali, tylko dziwnie. Pieter i Paweł mówi. Jak? Pieter i Paweł. W latach 60. ludzie tu bardzo pili wódkę, jak i w całej Polsce. No i mówiono, że w Kasimstawie no, pije się wódkę, jak i wszędzie, ale dwóch tych go nie pije. Od tych właśnie. Pan Gawrylów. Znowu, jaka ciekawa historia. Wy dużo nie wykorzystaliście tam w tym spektaklu. Ale ta historia no, jest niezwykła. Nawet ja próbuję pisać takie opowiadanie, Śmierć Jasnowidza. Pan Gawrylow, czasem w towarzystwie, był zapytany, no, a jak ja umrę? Jeden mówi, tak zapytał, a on mówi, ty umrzesz od wody. Ja umiem pływać. Ja na pewno od wody nie umrę. To był mieszkaniec Sienicy i wracał po pijanemu do domu i wtedy był most remontowany i trzeba było przejść dołem. On o tym zapomniał, był pijany, stoczył się do rzeki i się utopił. I takich historii jest kilka opowiedzianych. Między innymi kiedyś było towarzystwo i tak zapytano, no a niech pan powie, coś przepowie, przewidzi, prorokuje. I mówi do jednej kobiety, pani za kilka dni przeżyje wielką tragedię. I 11 listopada 1941 roku kościelny zamordował w kościele jej córkę. Natomiast sam umarł w miejscu, w którym nikt nie umarł. Ludzie umierają na ulicy, pod płotem, w domu, w szpitalu, w kościele nawet, prawda? Natomiast pan Gawrylow wyszedł z domu, jeszcze żonie pomachał, ja się znałem, z nim też się znałem. I poszedł do naszej przychodni. W przychodni umarło kilka osób. Ale on poszedł do miejsca szczególnego. Poszedł do gabinetu radiologicznego na badanie słuchu. I siadł sobie w tym gabinecie wyciszonym. Założył słuchawki, tam miano puszczać dźwięki, jakie ucho, jakie ma odbiór tych dźwięków. I nagle zniknął. Nie ma go. Ci badający się zdziwili, zobaczyli, że on jest nieprzytomny. Zbiegli się tam inni lekarze pracujący w przychodni, reanimowali, ale niestety umarł. Umarł w takim miejscu, w którym nikt nie umarł. I później też. Tylko on. Śmierć Jasnowidza, który przejrzywa inny, jak umarł, w jaki sposób. Tak, ja się odniosę do tego, co pan powiedział, że może w samym spektaklu faktycznie wykorzystaliśmy dużo tej wiedzy historycznej, ale wydaje mi się, że tutaj dużo same spotkania, same wywiady, ta historia mówiona, ona dała nam bardzo dużo i to też jest taka no, świadomość teraz nasza, że to gdzieś faktycznie było, no i faktycznie możemy coś tutaj robić. Wiecie, nawet samo to, że była tutaj katedra tyle lat, 326, 336, samo to, jak jest mało znanym faktem,
Nawet jak czasem w Lublinie rozmawiam, że z Krasnego Stawu przewieziono symbolicznie, to będzie za 5 lat, będzie to też możecie jako tradycję zrobić, symbolicznie przeniesiono katedrę z Krasnego Stawu do Lublina. Ale gdzie do Lublina? Do którego kościoła? Nie do tego, w którym teraz jest, tylko do tego kościoła, który nazywał się Świętego Michała. Czyli dzisiaj jest to plac po Farze. I tutaj przewieziono duży drewniany krzyż, który był w ołtarzu, no to furmankami przewożono i tam inne precjoza i tam umieszczono właśnie w tym kościele w roku 1826. I tam katedra lubelska była do 1832 i wtedy przeniesiono do obecnej. Ale z tym kościołem, jakby jakie takie związki z Krasnym Stawem, jeszcze jest inna historia, która ma miejsce w roku 1282, kiedy na polach wsi Krzywe Leszek Czarny pobił Jadźwingów, czy miał bitwę z Jadźwingami, później gonił w kierunku Lublina i tam zmęczony usnął pod pewnym dębem i w nocy w czasie snu przyśnił mu się Michał Archanioł, on uznał to za zapowiedź zwycięstwa. Dalej rzucił się w pościg za Jadźwingami, gdzie chyba w okolicy Kocka ich pobił, ale że ten sen taki był, w tym miejscu postawił kościół świętego Michała i to jest właśnie to miejsce, dokąd przeniesiono katedrę z Krasnego Stawu. Okej, okay, a jeszcze mogę się jeszcze zapytać o amfiteatr, który był właśnie tutaj u nas na Zaułku. Co się tam wydarzyło? Bo z tego co wiem, on spłonął amfiteatr. To młodzież, która tam się bawiła, spłonął, ale amfiteatr to wydaje mi się coś innego jeszcze ciekawego, że on zajmował część przestrzeni zamku. Część tej przestrzeni, terenu, tam chyba zniszczono i tam nawet odkopywano jeszcze jakieś fundamenty i to, co było zasypane, tego możemy żałować. Natomiast wydaje mi się, że sama historia naszego zamku również może być wykorzystana. Czy weźmy tylko to, że ten Władysław Jagiełło, który tam kilkukrotnie był, czy ta legenda o nazwie Krasny Staw, czy ten Habsburg, czy Mikołaj Rej, który tu przyjeżdżał na sądy, a sądy były sprawowane w zamku, czy słynna wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w marcu 1788 roku, kiedy jechał na spotkanie starego Katarzyna do Kaniowa, który mówi się, że wydał 3 miliony, jechał 3 miesiące, a rozmawiał 3 minuty, właściwie rozmawiał 30. Ale właśnie pod Krasnym Stawie dwa razy się zatrzymał. Więc tutaj można różne tradycje na tym, i to nie są wszystkie rzeczy. Na przykład, kiedy Anna Jagiellonka, ta, która była żoną Batorego, jakby już owdowiała, no to chciano ją gdzieś tam zepchnąć, no i chciano ją wysłać do Krasnego Stawu, jako takie miejsce jakby takiego zesłania. Albo do Łęczycy, ale ona wysłała gdzie indziej, chyba w Ujazdowie tam, ujazdów ten właśnie po Warszawie, pod Warszawą, co jest. Także tutaj mi się wydaje, że dużo tej tradycji jest, a przecież my dzisiaj to co to za pół godziny, co my tutaj możemy poruszyć, prawda? Ale wydaje mi się, że sam ruch jest cenny w tym kierunku. Tak, mi się też tak wydaje. To może jeszcze takie pytanie, powiedzmy, że kończące nasze spotkanie. Chciałabym się zapytać o artystów z Krasnego Stawu, ponieważ ja ostatnio właśnie wiadomo, Stanisław Bojarczyk, tutaj też był Czechowicz, ale ostatnio... Oleszczyński. I właśnie chciałam się o nich zapytać, że czy mamy jeszcze, jakich mamy jeszcze artystów, na których możemy było faktycznie poznać ich dzieła, bo ostatnio znalazłam takiego artystę jak Edwarda Franciszka Cinka. Tak, i czy może Państwo coś o nim wiedzą? To Henia przyjaciół. Myślę, że tak, Pan Henryk tutaj znał. Ja się w tym czasie poczęstuję. A są łyżeczki? Nie mamy nic. Nie, nie bo to się wydzieli. Znaczy, pan Szwęcz. Nie mam. Mów. A, ja mam. No bo to odcinku. Tak. Rzeczywiście. Cimek Wizbicy. Urodził się w Czajkach. Wizbicy mieszkał. Czy był taką wybitną postacią, to ja nie wiem, bo... Zależy jak to podchodzi do pewnych rzeczy. Ale z Krasnym Stawem jeszcze są też związani inni ludzie, z którymi się urodzili. Zofia Nowacka-Wilczek, która w Lublinie mieszkała i zmarła, która drukowała wiersze w prasach ogólnopolskiej w Stanach Zjednoczonych. Bardziej literacko jest o poziom, trzy poziomy wyższa.
niż mój przyjaciel Cimek, bo często sobie z czasem o takich właśnie rzeczach powiedzieć. Jest piękna rzecz u nas w Kosmistrawie, Nestor, ten kwadrant. I to jest właśnie fundament tego wszystkiego. Jeśli mówimy o regionalizmie, to właśnie tam się to wszystko odbija. Tam piszą ludzie, Leszek Janeczek, piszą ludzie, którzy tutaj się urodzili, stąd pochodzą, bo to miejsce kochają. I to jest kopalnia. Jeśli by się wzięło te wszystkie roczniki Nestora, to jest piękne wykopalisko o Krasnostawie i okolica Krasnostawu. Tak mi w tym momencie to na myśl przychodzi, ale przepiękna rzecz. Druga rzecz jest Lublin, taki dwumiesięczny, który też o Krasnostawie pisze. Zbyszek Rączek redaguje to. Ja wspomniałem o Wodowskim, który tutaj przyjeżdżał, który był w Radiu Madryt, który wyrzucili go z Polski, był komunistą przed wojną, ale żeby go wyzwolić od komunizmu, to koledzy literaci złożyli się i wysłali go do Związku Radzieckiego. Jak on zobaczył, jak tam jest, to przestał być czerwonym. No i później go wyrzucili i pojechał do Hiszpanii i tam w tej Hiszpanii zmarł, ale przed wojną razem przyjeżdżał do Konrada Bielskiego z Czechowiczem, ze swoimi kolegami i tutaj sobie pili. Jest nawet taki wiersz o winie, kiedy Bielski ich raczy tym winien, a podobno się Bielskiego żona była dobrej, fajnej urody, to, tym bardziej tu przyjeżdżali. I nie tylko Czechowicz napisał wiersz o Krasnostawie, ale i Łobodowski również. Jest to mało znany ten wiersz. Bo Łobodowski jest bardziej znany w Europie niż w Lublinie. Jest to wybitna postać. Zresztą Urszula Gierszon, moja koleżanka po piórze, napisała o tym książkę. Gdzieś tam w domu tę książkę mam, przepiękna jest rzecz, opis o Krasnostawie, jak to odbywało się przez wojnę. Ba, Żydzi, o których my dzisiaj żeśmy nie mówili, ale żydostwo w Krasnostawie do kultury naszej wniosło przeogromną tę rzecz. Literacko jest, już nie żyje, niedawno zmarł chyba 20 lat, 19 lat temu Żyd mieszkający w Izraelu, który urodził się w Krasnostawie, mieszkał w tej kamienicy, jak trzynastka jest, nie wiecie, gdzie to trzynastka, za waszych czasów nie było tej restauracji. I on tam mieszkał i on do chwili po polsku pisał i do chwili śmierci pisał Krasnostawie jako jeden z najpiękniejszych miast. Mówi się o Wot Jeszulu, tak? Tak, tak. Zresztą o tym wydrukowano, pisano w prasie ogólnopolskiej. Ja gdzieś kiedyś tam wspomniałem, chyba w Nestorze i gdzieś tam w prasie też ogólnopolskiej. Urodził się w tym miejscu, w którym strażacy suszą węże. Nic tam teraz nie ma. Dostają to wieże, a ten młyn na Szkolnej, to jego rodzina wydzierżawiała. Pelermuter się nazywali, a właśnie później, a Wot Jeszulu się nazywał. Jeszcze jest taki aktor, którego znają pan Schmidt i Alicja Jachiewicz z Podbiłgoraja. Nie pamiętam jego nazwiska, on był tutaj w Krasnostawie, ale to była na tej sztuce Ostatnia Miłość. I ten aktor, on miał wtedy 80, chyba 7 lat, bardzo dobrze się trzymający, to on się za Wotem Jeszulunem znał. Ja nie mogłem tego już później, on dali mi jego adres, ja nie zgubiłem to, nie, trzeba było do tych Jachiewiczów, do Schmidta chyba trzeba było się... Jeszcze chcę coś innego powiedzieć, na przykład różne osoby wojskowe, zupełnie rzecz też pominięta, związane też z tym budynkiem, ale wszyscy wiemy, Samosierra w Hiszpanii, prawda, tam Napoleon powiedział, że niemożliwe zostawcie Polakom. I Jan Kozietulski, który tam na czele tego szwadronu, myślę, nie wiem, może więcej ich tam było,
zdobył tą samą Sierrę. On później był tutaj w Krasnystawie. Był dowódcą 4. Pułku Ułanów, który tu czasem stacjonował. On umarł w 1821 roku, ale w tym budynku on bywał. Ale później był 2. Pułk Ułanów, którego dowódcą był pułkownik Józef Dwernicki, późniejszy generał. O tym nic nie wiemy. W Hrubieszowie wiedzą. Ulica Główna jest, a u nas jest to całkiem postać zapomniana. Albo Fredro. Albo Fredro, który tutaj stacjonował w roku 1810 i napisał w Krasnystawie Odę do Gaci. Janusz Korczak miał mieć tutaj dziadków na grobie i tutaj miał jakieś lato spędzić. Tu mówili starzy krasnostawianie, jeden żydowski docent medycyny. Jeśli już o Żydach, jeszcze o Szmulu z Gielbojmu. Szmul z Gielbojmu rodził się w Borowicy, ale tutaj był krótko w Krasnostawie, ale jego brat, którego ja tu sprawdziłem kiedyś do Krasnostawu, Ruwen z Gielbojmu, urodził się w Krasnostawie w 1813 roku na grobie. Także mam z nim rozmowy nagrane na taśmę magnetofonową, który był aktorem w Warszawie. I gdzie był aktorem? To jest ciekawe. Był aktorem w domu sierot u Korczaka. I teraz jakie dziwne. Korczak miał mieć dziadków na grobli i ten się na grobli urodził. Później Korczak oczywiście jest tam cały czas w Warszawie, a ten Ruwen w Chełmie, później z Chełma do Warszawy i spotykają się z Korczakiem razem w domu sierot, bo Korczak nie znał jidysz. I ten, a ten był aktorem, Ruwen. I on czytał dzieciom żydowskim po jidysz, czy mówił w jidysz, bo Korczak tego języka nie znał, chociaż był Żydem z pochodzenia, ale zasymilowany. Także historie krasnostawskie jakby stąd wychodzące. Takich jest bardzo dużo. Oj, dobrze, jakby to ktoś no, chciał to podtrzymywać i rozwijać. Wasza rola w tym. No, mam nadzieję, że bo to jest bardzo dużo materiału. Mam nadzieję, że w tym roku znowu, że tak powiem, dołączymy nowe osoby, aby znały tę historię, jeśli chodzi o młodzież i nie tylko. No, a ja chciałam bardzo podziękować za to spotkanie, ponieważ cieszę się, że udało nam się spotkać i będę oczywiście jako animatorka razem z Julką na projekcie w tym roku Okno na Teatr. Będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach i będziemy zaprosimy na premierę tego, co powstanie. Zróbcie na rynku tę premierę. Jeszcze raz? Na rynku zróbcie. Na rynku? Tak, w nocy, wieczorem. Osobiście tak jak zamojskie lato teatralne robi. Wiecie, wyjdźcie troszkę bardziej do ludzi. Zobaczymy, ile przyjdzie, nie? Ale żeby to bardziej było otwarte. A jeszcze chciałam powiedzieć coś trochę przewrotnego. Ponieważ cały czas tutaj mówimy, że tutaj nic nie dzieje i że ludzie niczym nie wiedzą. A tak naprawdę to ja cały czas dostrzegam jakieś może małe i wielkie działania, które jednak pomału, pomału, ale małymi kroczkami sprawiają. Za 200 lat. Że coraz więcej. No pięknie to robicie. Ja widzę to. Zobaczcie. Ludzie to widzą powolutku. Jeśli chodzi o tradycję krasnostawską, to czy wiecie, że mamy na przykład rzeźbę przedstawiającą szczeka? Wiecie. Powstała niedawno, więc mamy nawiązanie do jakiejś legendy. Tylko nikt nie wie, że to szczek. Potrzeba go podpisać, tak? Zaraz to zdecydujemy. Słuchajcie, parę dni temu w KDK odbył się koncert promujący sonety Bojarczuka na przykład. Została wydana płyta z budżetu obywatelskiego za darmo dla wszystkich, którzy tylko chcą pójść do KDK i o nią poprosić. Może nie jest to coś wielkiego, ale taki mamy kroczek, który gdzieś tam tego Bojarczuka nam pokaże. Tak? Ostatnio nawet w programie Drugim Polskiego Radia ta płyta była do wygrania. Powiem tylko tak jeszcze. Patrzcie, wydaje się, że czasy ciągle jakby się rozwijają i ciągle mamy coś bogatszego, coś innego. Kiedy był tutaj zabór rosyjski, stacjonowały tu pułki rosyjskie w parku, odbywały się koncerty orkiestr wojskowych. Kiedy byli tu Niemcy w czasie II wojny, był koncert orkiestry niemieckiej. I zobaczcie, mamy teraz po wojnie, ciągle jakby się rozwijamy kulturalnie, mamy szkołę muzyczną, a koncertów w parku nie ma. A mogły być. To ożywia. Na Zachodzie wszędzie tam to jest. W Austrii szczególnie, tam gdzie to widziałem, to coś wspaniałego. 10 rano w parku jest orkiestra, ludzie już się gromadzą, tak się niedziela zaczyna. A u nas? Tych działań muszą być dziesiątki, różnych. Tu wiersz, tam orkiestra, tu tablica, tu teatr, tu spektakl, tu coś innego. To trzeba dużo. Samo jedno jeszcze wiosny nie uczyni. No to fakt. No, ale tak samo. Ale spektakl zróbcie w parku. Fakt.
Postaramy się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na pewno będziemy chcieli, wydaje mi się, wyjść faktycznie gdzieś dalej do ludzi, żeby faktycznie to pokazać. A ze dwa zdania z tego spektaklu, Kosmos, tak to się nazywał? Droga do kosmosu będzie przy kierunku. Tak. To przytoczyłem kiedyś na sesji Rady Powiatu. Nie były to zdania budujące, ale chciałem to im uświadomić, jak jesteśmy przez młodych ludzi postrzegani. Ale to było dobre, mocne. No to jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Muszę to nie wygadać, muszę nam podziękować. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy.